Aj, dostanę kulę ognia. Ej, ta kula ognia w miarę silna jest. Aha, tutaj idziemy, bo tu nie ma przejścia dalej. Więc pewnie albo będzie przeciwnik, albo skrzynia. Super. A może też nawet to i to. Kliku, kliku, kliku. I co mamy? Tarcza zamarzniętych łez. Sruty, tuty. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Znaczy, turlajmy się dalej. Albo coś w ten deseń. O. Tak. Okej, idziemy tędy. Siema, chłopaki. Bo ja nie chcę tu wam przeszkadzać. Ja tylko wezmę ważniejsze rzeczy. Co nie? I sobie idę. O, klucz. Karwasze, wataszki. Wataszka. Buzdygan. Sekrety rudy. Buzdygan. Dobra, zwoje. Okej, okay, sekret rudy. Buzdygan. Buzdyganie, gdzie jesteś? Ej, mam już ten buzdygan. Zwoje. Znam projekt. Już wiem, jak to zrobić. Może to jest ten. Maczuga z rudy. Super maczuga z rudy. Uje. Maczuga z rudy. Dobra, to w takim razie sobie idziemy dalej. Bo tutaj nic nie było. Były nudy, były nudy. Idziemy sobie... A nie, klucz był faktycznie. Pewnie kluczem otwieram to przejście. No dobra, idę, idę. Spoko. Aha, zero. A, golem. Cicho siedzi, golemie. Już wiele takich zabiłem. No, cicho tam. No, 9. Okej, tutaj chyba nic nie ma. 0. Idziemy dalej. O, siema laska. Co tam? Ej, nawet. Nie, to twoja mama. Zastanawiałem się, kiedy wejdę w drogę Anbail. Gdzie reszta? Siszy. Sisza. Kim jest Sisza? Warczy. Brzydka jesteś, wiesz? Unosi się wokół niego smród Annosi. Siostro, podejdź tu. Zajmę tymi. O, jak fajnie wyleciał. Okej, a teraz ty. Ej, no. Rozumiem, że masz problemy. No już. Ojej, popsuła się dzieciątko.
Okej. Zbieramy itemy. Nie wiem, kim to coś było. Albo jej nie pamiętam. O, jaki ładny posąg. Dobra. Tutaj jest jakiś dzwonek. Popsuł się. Tam też jest dzwonek, który się popsuł. Dobra. Nie tu mam iść. Dobra, możliwe, że na górę mam wejść albo coś takiego. O, ty, Mendo, niszczysz ty jakoś tam babkę. Dobra. Aha, tamtędy mam wejść, dobra. Siódemka. I biegniemy. Chyba trzeba wejść jakoś tędy. Ej. Z tym przyspieszonym chodzeniem jest ciężej. Dobra. Idziemy. O, tu coś fajnego jest. Nie no. Spoko, ja nie zawiodę. Filmik. Puch, popsuło się coś. Czy to on? Jesteśmy duchami Annosiri. Strzeżemy porządku. Znamy twe przeznaczenie. Ty wspomożesz Mrocznego Króla. Zaniesiesz amulet śniącego Selenie. To ostatnia z nas. W ten sposób go uwolnisz. Nie zrobi tak. Nienawidzi króla. Wiesz o tym? Jeśli nie wspomożesz Mrocznego Króla, jego przeznaczenie się wypełni. A cały świat ulegnie zniszczeniu. O, fajnie. Czyli to jest tak jakby... Trudno trzęsienie ziemi. O, fajnie. Wygląda to tak, jakby on wkładał patyk do ognia. Stal. Gniew Innosa. No podnoś to. Miecz zemsty. Skrzynia z Hebanem. Łuk z Grzygoty. Czy czegoś takiego. Może źle przeczytałem. Nie, odejdź. Dobra. Sekundka, zobaczmy, co my tu mamy. Zwoje. Łuk z Grzygoty, jakieś różne śmieszne rzeczy. Zobaczymy, co mi doszło. Amulet z... Gniew Innosa. Gniew Innosa. Co mi daje Gniew Innosa? Miecz ten nie tyle magiczną rudę. Aha, 65 do walki wręcz. Okej. Okay. Aha, święta esencja, dobra. Łuk z Grzygoty. Aha, no tak, teraz jest podobnie. Skrzynia z Hebanem. Co to jest? Łuk z Grzygoty. 44 do walki dystansowej. Święta esencja. Tak. Miecz zemsty. Broń jednoręczna?
Co my tu mamy? Kowadło. Dobra, raczej nie o to chodzi, boski młot. Okej. Dobra, wykonę. Teraz naciśniemy sobie C. Gniew Innosa. Tutaj mam wykonać sztabkę O, tarcza goryczy. Czyli czyli tarczę też można zrobić jakąś. Niezwykle ciężko się... A dodatkowo można rzucić na nią potężne zaklęcia. Aha, czyli takie... Dobra. Ale ja chcę Gniew Innosa. To mi się najbardziej podoba. Do walki wręcz, to jest fajne. Chociaż miecz zemsty też jest w pytkę, bo jest 40 do walki wręcz. Dobra, ale sztabkę stali sobie zrobimy. Dobra, Gniew Innosa. Robimy Gniew Innosa. Zrobiliśmy Gniew Innosa. I... Gniew Innosa. Możliwe, że to nie jest ten bardzo wojownicze podejście, bo pewnie trzeba było zrobić broń jednoręczną i tarczę i sobie siedzieć za bronią jednoręczną i tarczą i fuch, jesteśmy kurde ten, jak to się nazywali ci Spartanie. Ciekawe, czy w dobrą stronę w ogóle idę. Chyba tak. Ej, siema, ej, chłopie, czekaj, nie odchodź. Ej, co mi uciekasz? Zły koleś. Jak tu zejść, by się nie zabić? Dobra, jakoś zszedłem sobie. Jest wszystko ok, ciekawe, gdzie się pojawię. Hopla. Hopla. Dobra, idziemy dalej. Tam gdzieś na dole jest... Ej, dobra, muszę wyjąć broń, bo z nią się bardzo nisko skacze, że tak powiem. Ej, tam też było zejście łagodniejsze, no co za badziew. O właśnie, o to chodziło. Tutaj jest jakieś wejście. Hopla. O. Tu jakieś dziwne rzeczy są. Jakieś dziwne refleksje w ogóle. Dobra, gdzie my jesteśmy? Jakieś jaskini. Zero. Idziemy dalej. Idziemy, 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 idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Jak na razie tu się nic nie dzieje. Nawet nie ma wroga jakiegoś. W sumie tu nie grzybki, kryształki, grzybki, kryształki. Jakieś mech, skały. Totalna nuda. Jakiś przeciwnik by się przydał, nie wiem, smok, jakiś wielki smok zniszczenia plus miliard. O, siema, stary. Pojawiłem się tu. Na Innosa! Jak tu dotarłeś? Z góry. Przez góry. Nie wiedziałem, że jest tam jakaś ścieżka. No to już wiesz. Można nią tylko zejść. Wejść się nie da. Bogowie cię zesłali. Wspaniały bohater, który pomoże ludziom w potrzebie. O co chodzi? Nie. O tych przeklętych nieumarłych! Blokują wejście do jaskini! Co się tu dzieje? Skąd przybywają nieumarli? Stupy. Z pola bitwy! Cała armia!